odebrany zostanie hymn. Proszę Państwa, całość, uważność do hymnu.
umierali dla niej. Wszyscy cierpieli dla niej najdotkliwsze krzywdy. Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy. Za nią tęsknili długo po nocach i rankach na dalekim zachodzie w Ameryki Prerio. I pieśni snuli o niej i o jej kochankach. Zatracono, zawiany śniegiem na Syberię. Wszystko dla niej poświęcą i zniosą w milczeniu. Na przekór wszelkim trudom, które los przynosi. A ona, ranna w serce, bezbronna w cierpieniu, niczego od nich nie chce i o nic nie prosi. Tylko czasami nocą, gdy rozpacz opada i gdy szopy, jak widmo, grają na pianinie, zjawia się, cała w czerni, staje przy niej blada i śpiewa do niej cicho, że jest, że nie zginie. Thank you.
miasta tłumnie dzisiaj na placu biegło. Słowo piękne, jak honor i męstwo. Słowo, które brzmi niepodległość. Niepodległość to brąz na cokołach. A na co dzień, mówiąc po prostu, polski dom, polski las, polska szkoła, polska władza i polski kościół. Ono znaczy bez strachu spać. Ono znaczy spokojnie się budzić, kochać, śmiać się i pewnie trwać w wolnym kraju, wśród wolnych ludzi. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągną. Wystąpiła przed Państwem młodzież z zespołu szkół imienia Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz z gimnazjum imienia Bohaterów Bitwy nad Bzurą z programem artystycznym pod tytułem Niepodległa słowem i pieśnią, przygotowanym pod kierunkiem pani Katarzyny Kamińskiej, pani Marii Górnickiej i pana Huberta Więckowskiego. Thank you.
miłosierdziu Bożemu tych wszystkich, którzy oddali swoje życie i zdrowie i nadal pracują dla ich wspaniałości. Dla siebie prosimy o rozważną, umiejętną miłość naszej Ojczyzny. Polecamy tych wszystkich, którzy pełnią wydzielone zadania, kierowane i codziennością. Nasze władze państwowe, samorządowe. Polecamy całą naszą rzeczywistość, która stanowi naszą Ojczyznę. Pragnę serdecznie powitać na dzisiejszych uroczystościach. Najpierw poczty sztandarowe, ale witam serdecznie władze samorządowe. Witam pana Mariusza Pieńka, starostę polskiego wraz z małżonką, pana Jana Boszku, burmistrza gminy miasta Wygropy, Szorkut wraz z małżonką, pana Józefa Zbigniewa Boszku, przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Szorkut wraz z radnymi. Serdecznie witam księdza Karolika Zemana-Wicnera, dziekana seniora i księdza Rafała Winnickiego, kocelebransów dzisiejszej uroczystej mszy świętej. Witam serdecznie panią Wandę Kasię Chmielnicką, prezesa zarządu Mistura Banku Spółdzielczego wraz z pracownikami, prezesów, naczelników oraz wszystkich druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gmin i miasta Wyszorut. Witam dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy i miasta Wyszorut, panią Joannę Misiakowską, dyrektor zespołu szkół powiatowych, prezesów spółek gminnych, sołtysów z terenu gminy i miasta Wyszorut, młodzież, harcerzy, mieszkańców oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Wygodnie złożyć najświętszą ofiarę, nasza modlitwa do Pana Boga. Przeprośmy najpierw za wszystkie grzechy niszczące nas i naszą Ojczyznę. Staramy się przebłagać miłosiernego Boga, by naszą dziękczynną i błagalną modlitwę przyjął. Panie, daj Kościołowi w Polsce umiejętność pogłębiania wiary i świadomości duchowej u deklarujących się jako wierzący i podtrzymujących polskie tradycje religijne. Ciebie prosimy, Panie, daj pokój i ducha pojednania oraz sprawiedliwych i mądrych rozjemców tam, gdzie podsycana jest nienawiść i niezgoda między narodami, gdzie toczą się bratobójcze walki. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, daj wszystkim Polakom w kraju i na emigracji dar prawdziwego patriotyzmu i wdzięczności wobec istotnej roli Kościoła w podtrzymaniu ducha polskości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, wydobądź z biedy tych, którzy nie mają pracy lub dachu nad głową, środków do życia. Pomóż naszej Ojczyźnie rozwijać się duchowo, kulturowo i gospodarczo. Ciebie prosimy, Panie, daj wieczną nagrodę za złożoną ofiarę życia tym, którzy pracowali i ginęli dla dobra naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Daj nam ducha miłości, miłosierdzia i życzliwości wobec tych, których przez wspólny język i kulturę nazywamy braćmi i synami niepodległej Polski. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, który sprawiłeś, że z Twojej woli urodziliśmy się Polakami. Wysłuchaj próśb, które zanosimy za naszą ziemską Ojczyznę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
które kończy się w czasie jako na błogosławieństwem dla szkodowskości, jeżeli nie wytłumaczy. Będą też komentarze wprowadzające nas w tę rzeczywistość. Będzie jeszcze występ, będą śpiewy, a potem po tym wydarzeniu nastąpi przekazanie i poświęcenie specjalistycznej płaskodennej łodzi ratowniczej Borkę dla następczą. Chcę też podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości. Nie będę też szczegółowo wymieniał, ale proszę, żeby każdy poczuł to podziękowanie. Jakikolwiek dokład do dzisiejszego wydarzenia. Bardzo się cieszę, że to właśnie dzisiaj i w takim składzie możemy świętować świętą niepodległości i jednocześnie modlić się o powodzenie dla naszej ukochanej ojczyzny i wspierać też modlitwą tych, którzy wzięli jeszcze głębszą odpowiedzialność niż każdy taki zwykły obywatel. Proszę o powstanie, przyjmuję błogosławieństwo. Thank you.
Oh,
Proszę teraz o nas na rozdę, o przekazanie Boże naszym strażakom. Myślę, że najwłaściwiej będzie na zewnątrz przy sprzęcie. Tak, to zaprosimy. Ja w takim razie tak, odpowiedź tej modlitwy poświęcemy, bo będzie nam łatwiej. A potem będzie przekazane poświęcenie na zewnątrz. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wkład dzisiejszą uroczystość. Proszę, wstanę i będzie modlitwa poświęcenia właściwie do kończenia. Mówmy się. Błogosławiony i godziny jesteś, Panie nasz Boże, do swojej opatrzności przez mądrość i pracę ludzi udoskonalać to, co stworzyłeś, a przez wszystkie odkrycie i wynalazki przedziwnie objawia swoją dobroć. Sprawa ludzi, którzy pragną korzystać z tych urządzeń dla ratowania zdrowia i życia swoich bliźni, chętnie spieszy na pomoc zaginionym i znajdującym się w niebezpieczeństwie. Błogosław, Panie, tę łódź. Niech ci, którzy z niej korzystają, skutecznie pomagają innym, a ci z kolei niech radują się wdzięcznością swoich odnalezionych i ratowanych braci i całym sercem starają się Tobie służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Baba Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Pełną parą, bez mikrofonu. Nie działa? Stało działać, tak? Witam serdecznie wszystkich druhów. Widzę, że tutaj przybyło parę osób, których nie było obecnych. Pan komendant jest, bardzo nam miło, pana prezesa. Dzisiaj spotykamy się tutaj, ponieważ chcę przekazać oficjalnie jednostce OSPS Wyszogrodu łódź ratunkową. Tak jak widzicie Państwo, jest to nowoczesna łódź wyposażona w sprzęt specjalistyczny, która na pewno pomoże i przyspieszy i usprawni działania naszej jednostce. Obecna łódź już nie nadawała się po 15 latach do eksploatacji. Całkowity koszt tej łodzi to 60 tysięcy złotych. Na co składa się? Część środków pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego, część środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, część z Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, czyli środki samorządowe i oczywiście tutaj dzięki naczelnikowi, sprawnemu działaniu Piotra Głowackiego pozyskał ze sprzedaży starej łodzi dodatkowe środki i to jakby był wkład własny OSP z Wyszogrodu. Łódź była już testowana na Wiśle, bardzo dobrze się sprawdziła. Z czego tu wypowiedzi, no, jakie do mnie dotarły druhów strażaków, jest bezpieczna, stabilna, do działania na pewno w trudnych warunkach. Jest wyposażona w sprzęt elektroniczny, sonar, nawigację, także
pomoże tutaj skrócić te działania, aby tych działań było jak najmniej. Tak dzisiaj oficjalnie wspólnie, bo to tylko nie sama gmina Wyszogród, ale tutaj wspólnie ze wszystkimi jest, nie ma dzisiaj tego prezesa Januszczyka. Z tym wszystkim zapomniałem. To są osoby, bo nie można mówić, że ktoś w pojedynkę to osiągnie. To są osoby, które dzisiaj stoją, pan komendant, pan prezes, szczególnie pan starosta też dużo pomagał. Wszyscy strażacy z OSP Wyszogród chodzili przy tym, u mnie z Wiśnie zamykały i tak wspólnymi siłami osiągnęliśmy ten cel, który służył, będzie, mam nadzieję, jak najmniej, a jeśli będzie służył, to już będzie służył szybką pomocą tym, którzy będą potrzebować tej pomocy. Prosiłbym tu księdza i proboszcza, zwracam się z prośbą o poświęcenie Łodzi, tak jak święcimy boja, czy święcimy mieszkanie, żeby uczestnicy czuli się bezpiecznie, biorąc udział w akcjach ratunkowych. Bóg błogosławi wszystkim ratującym i tych, którzy potrzebują pomocy, jeśli tak będzie właśnie, to wypoczyły się dobrze. Nie przekazać dokument przekazania Łodzi Płaskodennej, niech służy naszej jednostce dobrze i jak najdłużej. Wszystkiego najlepszego. Naczelnik Pilczenia, to sprawy bojowe. Tak? To proszę, panie naczelniku. A prezes czeka. Wszystkiego dobrego. Proszę, druhowie, w imieniu wszystkich przyjaciół Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie, w imieniu marszałka samorządu województwa, jego służb, pana komendanta miejskiego, prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i wszystkich struktur ochotniczych samorządu powiatu płockiego i przede wszystkim samorządu gminy Choczowy, panu burmistrzowi wspólnej, przekażemy się klucze do tego sprzętu. Niech służy życiu, ratowaniu życia. Korzystając z okazji, ja bardzo przepraszam, bo tak bez mikrofonu, to nie bardzo może, ale chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, nie będę tam wymieniał nazwiska, ale Urzędowi Marszałkowskiemu, przedstawicielom Funduszu Ochrony Środowiska, panu staroście Płockiemu, panu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, duchowi Hilaremu Januszczykowi, prezesowi zarządu powiatowego, urzędowi gminy w Wyszogrodzie. Panu Krzysztofowi Olejnickiemu druhowi za pomoc, który tam z nami współpracował. Zarząd Miejski Gminy Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie z OSP Wyszogrodu, szczególnie dwóch, którzy tam przy tym chodzili cały czas, druh Biernat i druh Głowacki. Wszystkim tym, których pominęłem, to bardzo przepraszam, ale przy całej wspólnej sprawie żeśmy osiągnęli to, co jest. Dziękuję komendantowi jeszcze raz, bo naprawdę mamy dużo pomoc z komendy. I psychiczno, i finansowo, także współpracuje się bardzo dobrze. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Pewnie już do kościoła się nie wrócimy, także jeśli można, to serdecznie wszystkim dziękuję za udział. Księdzu proboszczowi, księdzu dziekanowi naszemu, który nas nie zawodzi za celebrę tej mszy o niepodległą Polskę i wszystkim obecnym druhom na dzisiejszej mszy świętej. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie. Ja jeszcze chciałem teraz oddzielnie podziękować księdzu proboszczowi za poświęcenie Łodzi, księdzu kanonikowi seniorowi,
bo to jest prawie, no nie prawie tylko nasz ruch. Od prawie 30 lat razem się obracamy. Także jeszcze raz serdecznie bym zapraszał za poświęcenie tej dziękuję. No i orkiestrze Drębowa wszystkim, pocztom sztandarowym, którzy uczestniczą w tym przy tym wszystkim. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wszyscy nie zawiedli. W imieniu pana starosty swoim własnym zapraszamy na kruchówkę do restauracji Zamkowa. Naprawdę.